Jesteśmy w Kijowie, gdzie Związek Przedsiębiorców i Pracodawców oraz Ukrainian Agribusiness Club Association, UKAP, podpisały dziś memorandum o współpracy, którego efektem jest powołanie do życia stałego komitetu do spraw współpracy w ramach rynku rolno-spożywczego. Jesteśmy zdania, że Polska i Ukraina mogą na tym rynku skutecznie kooperować. Ostatnie miesiące, licząc od lutego 2022 roku, były czasem bujnego, choć trudnego rozkwitu relacji handlowych między oboma krajami na rynku artykułów rolno-spożywczych. Wierzymy, że sytuacja ostatnich miesięcy powinna być dla nas źródłem wyciągania wniosków i drogowskazem, w jakim powinna być budowana w przyszłości polityka dotycząca szeroko pojętego rynku rolno-spożywczego. Zarówno strona ukraińska, jak i polska mają przed sobą szereg wyzwań związanych z wzajemnym, właściwym ułożeniem relacji na tym trudnym polu. Po stronie polskiej konieczne jest na pewno przeprowadzenie szeregu licznych inwestycji infrastrukturalnych, począwszy od przejść granicznych, modernizacji i budowy terminali przeładunkowych, modernizacji i budowy połączeń kolejowych czy rozbudowy infrastruktury portowej z agroportem, który, jak mówią ostatnie decyzje, prawdopodobnie wreszcie powstanie. Strona ukraińska będzie musiała dostosować swoją produkcję do norm panujących na terytorium Unii Europejskiej. Tych wyzwań jest wiele. Powinno być to jedno z głównych zadań dla nowego rządu, który ukonstytuował się w Polsce. Wierzymy, że może być to wielka szansa dla zarówno Polski, jak i Ukrainy. Szansa, której nie wolno nam zmarnować.